Jak będą wyglądały egzaminy? Dolnośląski Kuratorium Oświaty apeluje o pomoc w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego. Ten już jutro oraz egzaminu ósmoklasisty. Te rozpoczną się 15 kwietnia. Zgodnie z harmonogramem, czyszczerze egzaminy gimnazjalne mają rozpocząć się o godzinie 9. Jak informują przedstawiciele Wałbrzyskiej delegatury Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, nie ma żadnych informacji, żeby egzaminy miały się nie odbyć. Jak poinformował nas Robert Wrubel, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Wałbrzychu, nie powinno być żadnych utrudnień. Nauczyciele robią wszystko, by egzamin przebiegł dobrze. Egzamin musi rozpocząć się o godzinie 9 w całym kraju. A jak wygląda strajk w Wałbrzychu? Ze statystyk podanych przez Urząd Miejski wynika, że drugiego dnia strajku protest podjęło ponad 630 nauczycieli. Gotowość do pracy zdeklarowało natomiast ponad 130 osób. Najwięcej strajkujących jest w zespole szkół nr 5. 52 osoby, najmniej w zespole szkolno-przedszkolnym numer 5, 3 osoby. W tej szkole dziś przebywałem też najwięcej uczniów, bo aż 88, ale większość z nich stanowią dzieci z przedszkola. Tu również pracuje dziś najwięcej, bo aż 17 osób. Łącznie we wszystkich placówkach przebywa 260 dzieci i zgodnie z deklaracjami wszystkie mają zapewnioną opiekę.